Trzymaj, o tylko potrzymaj, a ja będę nie bez wiazwy. Ciapier robimy kusta. Będziemy oprynać kusta. Dzisiaj, Sionia. Właśnie robimy kusta. Będziemy wadzić dziewczynę, a pranę tu ją u... Będziemy dziś prowadzać dziewczynę ubraną w klonowe liście i zbierać pieniądze i zbierać na trzewiczki. Na czerwiczki. Prawda? Tradycyjna na Trojcu. To taka tradycja na świętą Trójcę. Również w naszych wsiach prowadzono kusta. Pannę na wydaniu, która musiała zarobić na swój ślub, więc zbierała na buty. I zbierała na czarowiczki. Dawniej na Podlaszu znajem o tym i w Białowieży, i tu koło Bielska. Wiemy o tym, że dawniej na Podlasiu, w Białowieży, tutaj koło Bielska, prowadzano kusta. Teraz robią to na Polesiu, na Pińszczyźnie. Są z nami zespoły z Ładoroży, z Huty na Polesiu, z Ozuleńka z Miedna, i kapela z Bohuszewa, oraz Saucejas z Rygi na Łotwie. Toż dawajcie potem kusta narażać. Zróbmy kusta. Kogo wybierzemy za kustę? Najładniejszą i najmłodszą. Paulinka jest najładniejsza i najmłodsza, to może ją wybierzemy. Chodźcie, będziemy ubierać Paulinkę. Pojedziemy, daj nas zemo trawiczki, bo dostaniemy się szerokie wulisz. Niechaj ta Nie wiedziałyśmy, że u was też jest taki obrzęd. Myślałyśmy, że pokażemy go wam, ale wy już go znacie. U was też jest bieroski i kliony. No granice, co tam rozdziela jedna polosoczka, a tu my radujemy. U was też są brzozy i klony. Rozdziela nas granica, ale tutaj jesteśmy wszyscy razem. Jedliśmy dziś wasze posiłki. Jedzenie jest takie same. Mamy dużo wspólnego. Dzień dobry, gospodarzu. Czy pozwolisz się zatrzymać naszemu kustowi? Naszemu kustu. Czy dasz mu beczkę miodu, a nam, ślicznym dziewczętom, pozwolisz ładnie zaśpiewać? Tobie, panie, śpiewały kusty. Życzyły zdrowia wam i waszej rodzinie. Niech pszenica na polu się kołysze, niech kust się weseli. Niech pszenica w polu się buja, niech kust aż do świtu kuje. Kiedyś chodziła tu procesja, ale to było coś innego. Ale też było bardzo wesoło. Było dużo młodzieży i starszych osób.
Grupa była podobnej wielkości jak ta. Obchodzili wieś naokoło, zatrzymywali się na granicach pól. Później chodzili po wsi i zatrzymywali się przy każdej chacie. Z domu wynoszono stolik i ikonę. Żywy wyśnieny folklor żył na Podlasiu jeszcze tak do 60. lat. Wiosenny folklor żył na Podlasiu do lat 60. Młodzież zbierała się na pagórkach, na leśnych polanach albo nad rzeką i śpiewała o hulki, wiosenne pieśni. Gdzie niegdzie prowadzono jeszcze korowody, a wszędzie obchodzono na polu święto Jurja. Na Trójce przyozdabiano zielenią domy. A w Białowieży jeszcze w pierwszych latach po II wojnie światowej prowadzono kusta. Zachwyciła mnie różnorodność i bogactwo wiosennego folkloru. Taka formuła festiwalu przyjęła się ostatecznie w 2004 roku. Daj Boże spotkać gospodarzy za rok. Daj Boże, aby w chlewach zwierzęta im się mnożyły, w ulach pszczoły roiły, a w domach dzieci rodziły. Żeby w polu rosło żyto, a gospodarzowi weseliła się dusza i gospodyni kwitła jak róża, żeby gospodarz ją szanował. A teraz wam zatańczymy. I jeszcze, żeby zagrał nam akordeonista. Bardzo mi się podoba. Jest wesoło. Widać, że studziwody żyją. Co to nic? A u was 5 dolarów to... 5 dolarów to u nas niewiele. Ale gdy zajechałem do was, to mogłem sobie kupić za to żonę. Babuszki nie znają, co to, jaki jest dzień u nas. Babcie nie wiedzą, jakich pieniędzy używa się u nas w Polsce. Liczą jeszcze w milionach. Tak jak my kiedyś. Przyjeżdżam tu od 5 lat. Doroteusz Fionik zawsze mnie zaprasza. Nie mogę odmówić. Hej, atrakcja, będę prawosławny. Dobrze, że jest jakaś tradycja. Staruszki nie mają co robić. Wczoraj je tu przywieźli. Mają około 60 kilku lat. Im rozrywka i tutaj rozrywka. Gdy śpiewają, to mają rozrywkę. Dzieci też się cieszą. Już chyba tak zostanie. Oj, ty jabłoniko, Golia kołata, czego nie tebe, Golia kiegnuca. Oj, ty dziewczyno, młodeńka ja, czego za tebe, chłopcy bjuca. Oj, niechaj bjuca, niechaj ladniaca, niechaj na mene. Nasz zespół istnieje od 23 lat. Śpiewamy różne pieśni. Wszystkie wywodzą się z tradycji naszej wsi. Na ten festiwal przygotowałyśmy pieśni wiosenne i weselne.
Te kobiety śpiewają od urodzenia. Bardzo mi to zaimponowało. Pięknie śpiewają. To nasza tradycja, nasze obyczaje i obrzędy. Młode pokolenie musi to wszystko znać. Wiele już przepadło i zostało zapomniane, ale to, co zachowaliśmy dzięki tym kobietom, przekazujemy młodszym. Nasza grupa gra nacjonalny łotewski instrument dudas. Nasza grupa gra na dudach, narodowym łotewskim instrumencie. Точных сведений нет, но примерно używali go nasi przodkowie. Jego konstrukcja nie zmieniła się od XIII-XIV wieku. Jest taki sam jak dawniej. Instrument, który gra Signe, to już instrument nowego czasu. A to już bardziej współczesny instrument. To szyty worek, wygląda nieco inaczej. To instrument naszych przodków, kultura naszego narodu. Czcimy ją i kultywujemy. Podoba mi się ten instrument. Wcześniej kobiety nie grały na dudach. Używali go tylko mężczyźni. W ogóle, mężczyźni grali na wszystkich instrumentach. Dzisiaj na Łotwie grają również kobiety. To koklas, nasz narodowy instrument strunowy. Przeniosłem się w czas, no przedwojenny, skażem. Przenieśmy się do czasów przedwojennych, gdy w naszych podlaskich wsiach wesela odbywały się w pełnej krasie. Śpiewano wiele pieśni. Ciekawe takie. Wsze odbywało się bardzo ciekawo. Wszystko, co robiono, było bardzo ciekawe. Uroczystości trwały kilka dni. Nasze wesele zrobiliśmy na podstawie materiału przejętego od zespołu Krywczanki Skrzywca. Uzupełniliśmy go zapisami zrobionymi 100 lat temu w Starym Korninie przez prawosławnego duchownego Celestyna Brena. Słyszałam, że Jaśko ze swoim starszym objechał już całą wieś. Poszedł do Karolków zaprosić Stepańczynych. Słyszysz? Wesoło im, moja droga, oj wesoło. Ktoś idzie. To do nas? Byłyśmy w Krzywcu, gdzie rozmawiałyśmy z kobietami z miejscowego zespołu. Tych babuszek my pytali, tam taki zespół Krywczanki. Pomogły nam wszystko zorganizować. Będziemy z nimi odtwarzać weselny obrzęd. Tu ja brat wesiela. Принесе,
to je rogi robię się. Proszę powiedzieć, jak się robi takie rogi? Są z czegoś wypiekane? To trzeba pójść w sadoczok i wyrwać igolkę. I z drzewa, z wiśnieńki, czy z śliwoczki. Trzeba pójść do sadu, oberwać gałązkę z wiśni albo ze śliwy, oblepić ją ciastem, takim, jakiego używa się do wypieku korowaja, położyć na blaszkę i upiec. Zapisujemy pieśni, które zbieramy podczas ekspedycji etnograficznych. Wszystkie wykonujemy w autentyczny sposób. Tańczymy z nogi na nogę, a śpiewamy z głosu na głos. Ćwiczenia są bardzo ważne. Znajomość teorii nie wystarczy, żeby śpiewać. To tak, jakby nic nie umieć. Zapisałyśmy pieśni i nauczyłyśmy się ich w domu. Na opanowanie jednego utworu potrzeba około 2 tygodni. Od samego początku głównymi herojami naszego festiwalu wykonawcy z Podlasia. Od samego początku głównymi bohaterami naszego festiwalu są wykonawcy z Podlasia. W masztabie Polski nawet. Myślę, że w skali całej Polski jest to fenomenalny region z punktu widzenia zachowania tradycji i folkloru. Drugi nakierunek Polesie, naturalny. Polesie jest naturalnym przedłużeniem Podlasia, lub odwrotnie, Podlasie jest przedłużeniem Polesia. Bliskie dla Bielska Podlaskiego są Kamieniec, Brześć, Kobryń, Drohiczyn, Pińsk. Tam ludzie mówią po polesku, tutaj po podlasku. A faktycznie jest to ten sam obszar językowy. Pieśni też są podobne. Spotykają się już po koncertu, tak, gdy nasze grupy z Podlasia spotykają się po koncercie przy kolacji z grupami z Polesia, to powstaje z tego wielki chór na 50 osób. Wszyscy znają te same pieśni.